14 czerwca wspominamy świętego Metodego, patriarchę. Metody urodził się w 797 roku w Syrakuzach na Sycylii w zamożnej rodzinie. Wcześnie wstąpił do zakonu. Wybudował klasztor na wyspie Chios. Wezwany przez ówczesnego patriarchę Konstantynopola, świętego Nicefora, był wkrótce świadkiem jego wygnania. Szerzyła się wówczas herezja tzw. ikonoklastów, obrazoburców, którzy mając za sobą cesarza Leona V, Armeńczyka, prześladowali czcicieli ikon. Metody został wysłany do Rzymu, aby powiadomić o tym papieża. Po powrocie uwięziono go, poddano chłoście i zesłano na 7 lat na wyspę Antigonii na Morzu Czarnym. W roku 842, kiedy objęła tron cesarzowa Teodora, wezwała Metodego z wygnania i powołała go na stolicę patriarchy. Wtedy Metody zwołał sobór, który w pełni potwierdził prawo oddawania czci świętym obrazom. Do pomocy zaprosił świętego Symeona z Lesbos i świętego Michała Sincello. Żył w wielkiej przyjaźni ze świętymi, Naukracjuszem i Teofanem Grapto. Dla wynagrodzenia Matce Bożej za zniewagi, wyrządzonym jej wizerunkom, sprowadził z Rzymu szereg obrazów i urządził z nimi wielką procesję po ulicach Konstantynopola. Sprowadził z wygnania relikwie świętego Teodora Studyty i świętego Jozafata, jego brata. Na metropolitarną stolicę w Nikomedii przeznaczył świętego Teofilakta. Biskupów i przełożonych klasztorów oraz kapłanów, którzy ulękli się cesarza i opowiadali się za wyrzuceniem z kościołów relikwii i obrazów świętych, deponował. Dla kościoła wschodniego ustanowił doroczne święto prawowierności. W przeczuciu bliskiej śmierci wydał list, w którym przebaczył wszystkim swoim wrogom i prosił o przebaczenie tych, którym mimowolnie wyrządził jakąś krzywdę. Zmarł 14 czerwca 847 roku, mając 50 lat. Jego ciało pochowano w kościele 12 apostołów. Fucjusz ułożył ku jego czci hymn. Metody zostawił po sobie wiele pism, wśród nich historię prawa kościoła greckiego, żywot świętego Mikołaja, żywot świętego Teodora Studyty, kazania i hymny. W ikonografii przedstawiany jest w liturgicznych szatach biskupich, jako starszy mężczyzna z niedługą kasztanową brodą. Prawa dłoń błogosławi, w lewej trzyma ikonę Chrystusa. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Metodego, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.